Cześć, witam Cię w kolejnym materiale. W dzisiejszym odcinku rozmawiam sobie z Otomotofoto na temat fotografii motoryzacyjnej oraz techniki light painting. Zapraszam Cię do dzisiejszej rozmowy. Podcast zasila Marka Newell. Siema. <laughs> witam serdecznie. O Jezu, sto lat się nie widzieliśmy. Widzieliśmy się ostatni raz... W ogóle założyłem, że wszystkie materiały zaczynam od tego, że z kim się ile czasu temu widziałem, bo najpierw znajomi lecą na, pierwszym... tak jest. <laughs> na pierwszą linię frontu. E, zajebiście się cieszę, że wpadłeś do mnie pogadać. Dziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycony. Zaszczycony, dobrze, bardzo Ci dziękuję. E, chciałem sobie dzisiaj pogadać z Tobą, bo Twoja, twoja przygoda z fotografią e, trwa już trochę lat, e, jest niesamowita. Tym bardziej, że jest to Twoja pasja i nigdy nie traktowałeś się jakoś mocno komercyjnie. Tak jest. I w zasadzie poznaliśmy się chyba przy okazji nie niechcącej jeszcze starej, starej nazwy eventu, który masz na koszulce. Tak jest. I, I w sumie to był chyba jeden z Twoich początków, z tego co pamiętam. No. Pamiętasz, jaki, jak, jaki to był etap twojej, twojej działalności? To był taki, powiedzmy, pośredni etap między. Moimi początkami, a wydaje mi się, że jeszcze popchnąłem troszeczkę od tamtego czasu swoje foty do przodu. Że... No ja pamiętam, że chyba nawet tam, chyba nawet nie było dużo z tego malowania światłem wtedy, co? tak? Chyba więcej eventy, nie? Tak, głównie skupiałem się na eventach motoryzacyjnych dużych, gdzie robiłem fotorelacje. Pamiętasz, jaki to był rok? 2017? 2017 to były pierwsze foty, które zrobiłem. To był Czyli... e... To był pierwszy rejsizm, na jaki byłeś wtedy z nami? Nie, chyba na pierwszy to był 18. A czyli my byliśmy Po tym zacząłem robić okay. swoje takie y, już ze stroną, z Facebookiem, ze wszystkim, to mhm. był 2017 rok, gdzie w 2018 roku chyba to był mój pierwszy. Aha, no i wtedy rejsizm. się widzieliśmy w takim tak razie. Super. E, słuchaj, chciałem cię, cię zapytać tak naprawdę. I od czego to się w ogóle zaczęło, bo tego, tego nie pamiętam, a jeżeli mhm. pamiętam, to mógłbym coś skłamać. Moja przygoda z fotografią zaczęła się dużo wcześniej. Pracowałem jako druga praca przy sprzedaży aut, autokomis, mhm. prowadziłem z kolegą. A, to pamiętam, tak. tak, faktycznie. No i mieliśmy pierwszy aparat, Nikon D80. O Jezus. Tak, o Jezus. Także swoją przygodę zacząłem od Nikona. Yy, robiłem zdjęcia sprzedażowe po prostu. Yy, normalne zdjęcia, bez obróbki, zgrane po prostu po, po sesji. Czyli ładniejsza komputer. fota niż w telefonie, tak. żeby ktoś kupił tak, samochód. Tak jest. Wtedy jeszcze nie mieliśmy filtra CPL polaryzacyjnego i te zdjęcia wyglądały takie no, z rozmytym tłem, ale takie zwykłe. Potem. Yy, Chcieliśmy coś zrobić, żeby te zdjęcia wyglądały lepiej, bo to poleciał filtr dodatkowo, mhm. jakieś tam szkła szerokokątne, żeby wnętrza dużo lepiej, ciekawiej wyglądały. I po jakimś czasie moja współpraca się z kolegą skończyła. Został mi ten zapał do robienia zdjęć, żeby coś dalej w tym kierunku robić, bo jednak sprawiało mi to dużą przyjemność. Mhm. I wziąłem sobie przy okazji świąt kredyt na Nikona D750. Właśnie, nie pamiętam. Ty chyba z Sony już byłeś na rysizmie, co? Czy nie? Nie. Ty jeszcze z Nikonem byłeś? Tak. No właśnie. Nikon D750, wtedy już miałem dobrą szklarnię. A to jest o... pełna klatka? Tak. Bo ja tak nie, nie, nie kojarzę. Akurat to jest ja, pełna klatka. Do czego można porównać tego Nikona? To jest co? Sony trójka, dwójka? No, w Sony dwójka to już był przeskok od tak? 750. Aha, no. Czyli tam jeszcze niżej, okej. Okay. Jeszcze niżej. Tam Myślę, wiem, że, że to alfa. Po prostu. Tak. Okej, okay. okej. Okay. Czyli, czyli ta pierwsza jakby tak. wejście w ten system Alfy. Dokładnie. Pamiętam. I, no? mhm. I na zmianę systemu skłoniło mnie to, że gdzieś tam pojawiło się to, że chciałem robić jakieś yy, małe wideo. Do tej pory się nie udało mi z tym popchnąć, aczkolwiek cały czas zbieram i zgłębiam wiedzę na ten temat, gdzieś tam dalej mnie to interesuje. Co, robienie wideo? Tak, krótkich no ja pamiętam... rolek, ro, takich aut, które jeżdżą. Przecież nie... nawet ci załatwiałem w fajnych pieniądzach tak. tajemnego gimbala. Mam go dalej i co, gdzieś od czasu coś tam sobie złożę. Nagram, ale jeszcze nic nie wypuszczam, bo. Cały czas brakuje czasu na to, żeby robić tą drugą rzecz, bo jednak cały czas jestem w zdjęciach. Ale do, doskonale cię rozumiem, bo ja mam od jakiegoś czasu taki dylemat, że jak biorę gdzieś aparat i wiesz, jak sobie rozwiązałem ten problem? Kupiłem kamerę. Mhm. I owszem, ma możliwość robienia zdjęć, ale nawet nie ma wizjera. Okay. I to jest tutaj nasza szeroka kamera. I, I to jest o tyle fajne, że wiesz, nie muszę się po prostu denerwować. Wiem, że nie mogę zrobić tak. filmu i siema, nie? Ale Dokładnie. słuchaj, no nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy się kiedyś spotkali i zrobili razem jakieś wideo. Ja bardzo ja chętnie. Bardzo chętnie też, no, ty masz teraz więc... bieżące pewnie jakieś kontakty do jakichś fajnych furek, a ja się trochę No, co, cały czas coś tam mam, aczkolwiek odciąłem. jest tak trudny okres, że dużo wypożyczalni jednak się zwija z rynku albo po prostu gdzieś tam chowają auta i nie do końca chcą dalej a ten okres pandemiczny to był w ogóle, wiesz, jakieś złote żniwa. I pamiętam, że tych, te, te, te wypożyczanie to na rynku trójmiejskim to jak grzyby po deszczu. Nie? Tak, ale tak jak grzyby po deszczu powstały, tak jak grzyby po deszczu się pozamykały. <grym> A to... Dużo pouciekało na Francję. We Francji auta zostały porozbijane i zostały tylko problemy. A... To jest takie drugie echo, które się odbija tam gdzieś gdzie nikt nie wie. Dobra, ale my nie o tym. Tak. E... Zaczynałeś swoją historię z fotografią motoryzacyjną i eventową. I powiedz mi, w którym momencie wiedziałeś, że light painting, czyli to, co głównie na twoim portfolio na Instagramie można zobaczyć, to jest właśnie to są właśnie ta technika i jak się mm -hmm. zaczęło i dlaczego w ogóle zacząłeś się tym bawić? Bo w ogóle tylko dodam i tutaj ogromne podziękowania że jesteś pierwszą osobą, która mnie też tak nauczyła i nie ukrywam, że dzięki tobie też uważam, że całkiem ciekawe portfolio sobie zrobiłem tą no, techniką. Miałem tą przyjemność patrzeć jak się rozwijasz w tych fotach i uważam, że light painting naprawdę był w twoim wykonaniu na bardzo wysokim poziomie, jeżeli bo nie poświęciłeś tego czasu, który ja poświęciłem, że dojść do tych kruczków, które tak. często na zajmują dużo czasu, tak. no. bo jednak yy, w light paintingu ważne jest, żeby y, wiedzieć, co chce się osiągnąć. Chyba we wszystkim zresztą tak jest. Y, trzeba zwracać uwagę, gdzie padają refleksy, gdzie doświetliłeś i co oświetliłeś, i w jaki sposób oświetliłeś, czy jesteś z tego zadowolony. No to, to właśnie są podstawy to, jest light to, co light zwracałeś paintingu. mi uwagę na początku, bo ja na przykład mówię: zobacz, a ty mówisz, zobacz szybetu, szybetu, tam jest, wiesz, widać jeszcze ten ogonek taki a, na jakiejś warstwie nie dociągnąłem, i, i, i tak. Y, u mnie. Ta przygoda zaczęła się z malowaniem światłem od tego, że chciałem rozwijać swój warsztat fotograficzny i szukałem nowych technik. Dalej tak robię i znalazłem jedną fajną technikę, z której można robić takie ciekawe, mm, takie można nazwać to obrazy, takie fine art to się nazywa. Bachowo. Ale to jest przy udziale jakiejś sztucznej inteligencji? Nie. Nie, dla mnie sztuczna inteligencja to jest w ogóle zabijanie fotografii i no, uważam, tam, że nie. jeżeli to pójdzie w tą stronę, no to fotografia po prostu odpadnie gdzieś tam, bo to, to, widziałem to, co potrafi AI zrobić, teraz to jest. Powiem to ci, stary. że pewnie masz trochę racji, natomiast wiesz w takim aspekcie właśnie np. stojącego auta, no to myślę, że tak. Że to, to można, może sztuczna mm. inteligencja nas wygryźć, ale na przykład, wiesz, w eventach, No nie. Jakiś to już nie. Rzecz, to, już, to nie, nie. Wracając do tego, jak zaczęła się moja przygoda z malowaniem światłem, no to wyszło tak, że ten warsztat chciałem rozwijać i szukałem nowych technik, i znalazłem sobie dwie techniki, które chciałem opanować. Tego pierwsza to jest ten light painting, a druga to jest strobing. Czyli błyskanie flaszem i próbowanie y, doświetlić auto w kontrolowany sposób, y, tak żeby jak najmniej było tych refleksów, bo to daje właśnie strobing przewagę nad light paintingiem, że, nie, że dużo łatwiej jest zapanować troszeczkę nad refleksami i uzyskać y, czystą y, strukturę lakieru bez żadnych takich, y, no są minimalne bliki od flasha, ale to dużo łatwiej usunąć mhm. niż cały pasek po przejściu światła przy light, light paintingu. To teraz wszystkie twoje obecne zdjęcia są yy, błyskane? Nie, light. Dalej. Dalej light, mhm. czyli jednak. Tak. Ale bo... co z, z, na wygodę? Yy, tak. I szybkość pracy. No, to ja pamiętam, że to my, tak. myśmy potrafili. Pamiętam, jak mhm. braliśmy jakieś auta. Czy to dla autocholików robiliśmy nawet przy okazji, czy, czy nawet tam od chłopaków braliśmy Dokładnie. auta, to to był moment, nie? Myśmy już wiedzieli, co mamy zrobić, to. Pyk, pyk, Dokładnie. Pyk, jak pyk, wiesz, pyk, to, to nie zajmuje tyle czasu, i kwestią można niestety dobić ten czas, który zajmuje sesja, tym, że chce się być perfekcyjnym. Dobra, Czyli... klienci nie słuchają, bo żeby nie było, że wiesz, taka robota trwa 5 minut i, tak i się my śmiejemy, nie? To jest miliardy godzin przed komputerem. Oczywiście. Oczywiście dużo y, tutoriali, kursów, online i wszystko mam przerobione, że to nie wzięło się po prostu też tylko z wyciągania wniosków z błędów, które się popełniło, ale są z każdego tutoriala, z każdego szkolenia, na którym byłem, byłem też u, na paru szkoleniach, gdzie zawsze wyciągnąłem jakiś drobiazg, który był kluczowy w moim workflow, które do tej pory robię. Mhm. I co? I potem po tych y, nabraniu takich podstawowych doświadczeń zacząłeś tego robić więcej, 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 więcej i, i jesteś dzisiaj. Tak. Aha, dobra. Mhm. Myślałem, że tam była yy, jakaś jeszcze historia yy. do. Tego. Ważny szczegół jest taki, że y, te lata z tym malowaniem światłem dały mi to, że potrafię zrobić dalej dobre zdjęcia light paintingu w nie do końca ciemnych warunkach. Bo to jest też sztuka. Yy, wiem, o czym mówisz. Na przykład dobra fota przy zachodzącym słońcu tak. i fajnie oświetlone auto takie, że aż wychodzi z ekranu, nie? Tak jest. Wiem, bo czy dużo tak. łatwiej jest zrobić light painting w miejscu, gdzie nie ma dostępu do światła w ogóle. Tak, ciemnica. No. Tak jest. Wtedy masz, można powiedzieć, taki, można pokusić się o studio look, gdzie masz czarne tło i tylko auto. Dokładnie. E, tak, to to... bo po prostu nie polecisz tak. do tyłu albo dasz krótszy czas. Ale są sytuacje, gdzie przychodzi ci zrobić zdjęcia, fajne chcesz zrobić, light painting, ale jest dosyć jasno. I tutaj gra rolę dobre oświetlenie, to jest klucz, przede wszystkim y, lampy, siła, światła. Ale mówisz o tym, które ty używasz, a nie które są jakby w przestrzeni danej. Mm, tak. Mhm. Ale Twoje, twoja myśli? lampa, którą będziesz malował dany obiekt, czyli mhm. samochód w moim przypadku jest to, y, musi być na tyle silna, żeby troszeczkę przebić się przez światło zastane, które jest na, na miejscu naszym. Dobra. I z ciekawości co to jest? Z jakiej lampy teraz korzystasz, Zmieniłeś coś jakoś drastycznie? Yy, teraz nie. Cały czas yy, korzystam z, z Jungnuo 1, bo ma wymienne akumulatory. I to jest niewątpliwy plus, który, za który... Aha, yy, czyli yy, tak. jak padnie, to nie musisz wyciągać drugiej... Tak, z... mam zapasowe a, a, batki, gdzie, co jest minusem moim zdaniem w lampach, które często yy, dają radę i świecą długo. Ale bywają sytuacje, że no niestety nie da się wszystkiego kontrolować. Kontrolujesz hmm. sprzęt, obiektywy, baterie do aparatu, jeszcze inne rzeczy i okazuje się, że twoja lampa ma 20%. A masz powiedzmy dwa auta do tak, no nie, nie i Jesteś w... Kropce. A tak tu jest. wymieniasz baterię i to jest niewątpliwy plus, za który wielokrotnie dziękowałem i dalej trzymam tą lampę w swoim arsenale. I co? I wystarczająca moc działania? Na granicy. Na granicy. Na granicy czasami ja brakuje powiem, że... i muszę bardzo schodzić z czasami nisko. Praktycznie odpalam i mam sekundowe naświetlanie nieraz. Ja powiem Ci, jeżeli chodzi o tą lampkę, to nie pamiętam co ja mam, ale chyba y, jakiś jeden z pierwszych mecz, mieczy właśnie Newella. Mhm. A teraz właśnie dostałem tutaj za nami świecą Katy. Y, tak, miałem przyjemność fajne, testować. Fajne, bardzo, bardzo, fajne bardzo mi się genera, podoba ta, y, ta blenda taka mleczna. Tak. Y, co może przy akurat fotografii aut, może nie jest aż tak drastycznie potrzebna, ale, ale przy portrecie petarda. Daje efekt miękkiego światła na hmm. jasnych autach, który jest y, pożądany. Że no, tak mięciutkie. no tak. wiesz, jak, tak naprawdę, gdybyśmy chcieli, a, ale jest to super niewygodne, to byśmy po, po, pobiegali pewnie z oktą jakąś fajną. No. Taką dosyć dużą. Okta ale. ma plusy i minusy, jak no. z wszystko. Ja nie wiem, jakbym miał wszystko. z tym biegać w ogóle. Raz, że nie wiesz, jak byś biegał, bo ważna jest poręczność światła, no. a dwa, y, zostawia duże odblaski. I nieraz te duże odblaski jest trudniej usunąć niż taki mały. To prawda, a jeszcze wracając jeszcze do, do tych mieczy, no to na przykład nikt nie robi tych lamp pod nas, tak. bo te włączniki w których miejscach tak. niektórych są dziwnych i jest tak trochę gorzej się tym działa. Nie? A dwa, że gdyby robili pod nas, to fajnie by było coś takiego zwanego jak barn doors. Co możesz sobie zakładać okay. na lampę, żeby źródło światła nie tak, oświetlało się. Kierunkować bardziej. Tak. Mhm. Bo wielokrotnie jest to, to pamiętam, jak problematyczne. pieprza i za białe buty. Tak. Ważny przy light paintingu jest właśnie to, żeby być ubranym na czarno, czarne buty, bo wtedy jesteś niewidzialny dla aparatu i łatwiej jest. No po prostu nie zepsuć sobie kadru z twoimi ciuchami. Znaczy tle. inaczej, no, po prostu więcej jest po prostu męczarni potem przy postprodukcji, ale… No ale no, czasami niestety nie jesteś wszystkiego w stanie gorzej jest jesteś wielokrotnie ważną sesję, na której zostały buty, mimo że były, powiedzmy tak, może nie białe, ale takie jaśniejsze. Kremowe. Tak, kremowe. No, ale się śmieję, <laughs> bo nawet wiesz, wystarczy, że masz mokrą powierzchnię, Jakąś kostkę, czy tam bardziej gładką powierzchnię, no to, to odbijasz się odbijasz po prostu. i też masz wtedy refleksy często na. Tak, i tak naprawdę na potem trzeba na dużym zoomie. I to ty mi zwracałeś na to uwagę, bo ja aż tak na przykład nie przybliżałem zdjęcia mhm. i ty mówisz, a tutaj jako felgi widzę kawałek sznurowadła, nie? Oczywiście się śmieję, ale pamiętam, że zwracałeś mi na to dosyć no mocno ja jestem... uwagę. Ja wywodzę się z tego zoomowania przede wszystkim z tym, że. Yy, zawsze sprawdzam ten ostrość na aparacie. Bo czy to okay. jest ten, to Dobre. dodatkowo zoomuję sobie jeszcze, bo możesz być pewien, że wielokrotnie zdarzyło mi się, że jeżeli robisz light painting i robisz podstawową bazę, mhm. I Czyli okaże pierwsze się, zdjęcie tak, masz na myśli, no. tak. Na które będą nakładane poszczególne warstwy światła, które użyjesz do finalnego zdjęcia. Okaże się, że y, masz nie rozmytą minimalnie bazę i już jest efekt po prostu. No ja pamiętam, że wiesz, niechcący kopnąłeś na narobiłeś... kopnie się statyw czy coś i jesteś już przy piątej focie, tak. no i wszystko tego idzie. W kolejny kolary. punkt ważny, stabilny statyw. Ja się z moim statywem nabiegałem, jest ciężki, nieporęczny w ogóle, ale to jest statyw kupiony z myślą o light paintingu. Który A co, ma ty być... masz tam Benro jakieś? Nie, ja mam Nie. takie statywy jak ty masz Manfrotto 550 to. chyba. Tak. Aha, dobra, tak. No, tak, ty z miałeś ten grubszy, tak. no pamiętam. Dalej mi służy, dalej wygląda dobrze, co, co jakiś czas muszę go skręcić tylko i jest stabilny i naprawdę do moich potrzeb w zupełności wystarczający. Opowiedz mi, bo ja pamiętam, że miałeś taki epizod, jeżeli chodzi o techniki. Um, I nie pamiętam, czy w końcu już żeś za to zabrał, czy, czy nie. Um, jest ta taka technika, w której robisz tego pająka całego, przyklejasz do auta yy, na tym wysięgniku, tak, w którym okej. Okay. Dwa słowa, robiłeś to w końcu, podobało ci się? To? Robiłem, podobało mi się, aczkolwiek nie znalazłem zbytu na zdjęcia, żebym zainwestował tak duże pieniądze w to. Bo ty miałeś to wypożyczone czy kolega, to. Była... Kolega sprzedawał te sprzęty i byliśmy na tym na sesji wspólnej. Po prostu. Tak. Okay. I znaczy, ja pamiętam, że efekt jest niesamowity, a dla tych, którzy nie wiedzą, to efekt wyglądał tak, jakby auto jechało, no, nie wiem. Z 200 na godzinę i wszystko pięknie rozmyte, auto jest pięknie Idealnie zatrzymane. Mhm. Tak, natomiast tak naprawdę auto w ogóle się porusza tam, nie wiem. Nawet je pchasz. Centymetr na, tak. na godzinę. Nie? Tak, nawet je pchasz, bo korzystasz z filtrów ND, które wydłużają ci czas migawki w ciągu dnia. Tak, a ty się chowasz za autem, tak, żeby cię tak. nie widział aparat, Dokładnie. Przesuwasz. Minusem jest. Prawne posługiwanie się Photoshopem i usuwanie tego pałacu. No no, no 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 Tak, bo czasami, jeżeli tło jest takie powiedzmy niejednolite i masz jakieś szczegóły, mm -hmm. no to czasami jest ciężko to wymazać w taki sposób, żeby nie było tego widać. Ale teraz chyba Photoshop Czem? w ogóle tam. Ja nie jestem na bieżąco, bo ja już trochę zlikwidziałem. Robi mniej... cuda, aczkolwiek dalej e, zostawia A, taki jednak. ghosta takiego. Wiem o co chodzi. No. Mhm, że widać, musisz go czymś przykrywać, wymazany. jakąś mgiełką czy czymś, no, no, tak. No. Dobra, czyli znam temat. A tak powiedz jest. mi, czy robiąc dzisiaj zdjęcia, czy ty masz jakieś, sugerujesz się na przykład, nie wiem, obecnymi trendami, czy. Tak, tak. tak możesz tak. podać jakiś przykład? Nie wiem, czy ty zauważyłeś, ale ja na przykład praktycznie w każdych zdjęciach teraz z fotografów, których gdzieś tam obserwuję, pojawiają się filtry promist. No właśnie, wiesz, może to nie jest... to, że filtry, ale na przykład ja pamiętam, że u Ciebie ta, miałeś taki etap właśnie mocno mgiełkowy, tak. gdzie mocno wyciągałeś auta dzięki mgiełce z zdjęcia i potem miałeś etap na przykład kolorowych świateł. Tak. I... Dalej mam, to jest kolorowe światła i wszystkie neony i takie rzeczy, to jest powiedzmy moja ulubiona część ale z tego. Tworzysz je sam, czy? Tworzę je w Photoshopie sobie. Okej. Okay. Dodajesz się tak. po prostu. Jako Flara jakaś czy coś, tak? Mm, inaczej w, w tym opcji jest jest. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale y, jasny kolor, y, dany kolor, który chcesz osiągnąć, po prostu na, na jasnym tle wychodzi, zabarwia ci tom, tom i robi z tego neon, który wygląda, że faktycznie jest neonem, mhm. a tak naprawdę to nie było tego światła. Tam. W ogóle. Okay. A, super. Czyli, czyli można powiedzieć, że jesteś cały. Koloruję czas na... sobie zdjęcia we własnym y, zakresie, mimo że tych świateł tam nie było. To jest w okay. takim kruczek. Dobra, a powiedz mi a propos samego sprzętu, no bo do light paintingu musimy no, mieć lampę, no bo bez tego ani róż. Tak. Y Zapewne przy zrobieniu detalu, no to nawet w tragicznej sytuacji można i telefonem poświecić. Można. Ale bardziej stawiamy raczej na całą bryłę auta. I teraz jest pytanie: bo ja Ciebie pamiętam jaką taką, taką osobę, taką od zera do bohatera, no bo miałeś Nikona, tak, tak potem tego tak, Nikona tak. Y, zamieniłeś na Soniacza i pamiętam, że tak naprawdę y, jakby doszkalając swoją całą tam jakby doświadczenie, tworząc więcej zdjęć i tak dalej, pozyskałeś kilku klientów komercyjnych i jakby całą kasę, którą zbierałeś, to była tylko kasa na nowy sprzęt zrobiona przez tak. foty. Tak. No i na co ty się w końcu przysiadłeś? Co to było? Sony A73 i marzy mi się, żeby ją zmienić, choć tylko dlatego, żeby mieć obracany ekran. Yy, czyli co trójka się obracała tak, tak jeszcze jak tylko te starsze? Tylko w jednej płaszczyźnie. Okej, okay, czyli to z tego co pamiętam, zachwalałeś ten y, ekranik, no bo on się uchylał i na przykład z dołu, z żabiego punktu był tak, idealny. Ale tylko w, y, w poziomie foty, a jednak Instagram, wszystkie Facebooki, gdzie najwięcej działam, a, tak. to są piony. I jak mam robić light painting, to muszę patrzeć na zdjęcia przechylając głowę na ekranie, co jest uciążliwe. Ale to robisz teraz foty w pionie, light paintingi? Aha, no bo ja pamiętam, że jak myśmy się wtedy poznawali, to robiłeś w poziomie. Tak, tylko poziom. No właśnie. I czyli co, przeskoczyłeś w którymś momencie? Tak. A ja się śmieję, bo ja robiłem 5D Mark IV wtedy i myślałem, że sobie, wiesz, coś mi się tam stanie, no bo mm -hmm. ja miałem, wiesz, ekran na stałe i dziękuję bardzo, no nic z tym nie zrobię, nie? No tak. To tam było rzeźnia dopiero. Tam było. Mogłem sobie lusterko, wiesz, przykładać. Tak. Ale a teraz I co, I planujesz zmianę, czy, czy jesteś jednak zadowolony? Bardzo bym chciał, aczkolwiek w tej chwili po tych wszystkich pandemiach te troszeczkę... Yy... Zarobkowe rzeczy gdzieś tam się porozchodziły, i no, w tej chwili nowy aparat to jest wydatek naprawdę dość duży, gdzie nie da mi takiego przeskoku wcale w moich zdjęciach, więc cały czas gdzieś to jest tam w tej, gdzieś tam z tyłu głowy bardziej niż plan na, na, na już na A zaresę. jaki to jest plan? To jest A74? A7R4. To... Aha, czyli większa matryca jest tak. Ci potrzebna. Tak, oglądałem nie Widziałeś ten ekranik? Tak. To jest kosmos, nie tak. Ale... Tutaj masz A7 czwórki, jakby co, nie? No marzenie. <laughs> ale chodzi mi głównie o twoje. to, że <laughs> przy zdjęciach, które widziałem, bo pobrałem sobie rawy takie gdzieś tam z internetu mhm. i mimo że je wyeksportowałem sobie potem w niższej rozdzielczości, mam wrażenie, że ta jakość tych zdjęć jest jeszcze lepsza niż z A7-3 zwykłej. Yy, no wiesz, tam. Procesor się zmienia praktycznie przy każdej generacji, no to może jakby to mm -hmm. ta sama kompresja jest troszkę inna, nie? Tak, wydaje mi się, że te zdjęcia są bardziej szczegółowe i jest to tak zauważalne, gdzie wcześniej po prostu przy następnych generacjach, na przykład jak A7 y, dwójka była i trójka, no to przy tych samych szkłach nie jesteś w stanie odróżnić za bardzo co zostało. Robiłeś testy, jakichś aparatu z większymi matrycami, że mówisz, że. Tak, bardzo byś chciał, czy to jest bardziej twoja fanaberia? Nie widziałem po prostu zdjęcia, które sobie wyeksportowałem podobne z, z tego i z tego, i porównałem sobie potem patrząc na telefon, jedno i drugie zdjęcie, no. to y, te zdjęcia były po prostu bardziej takie szczegółowe. No. Aha. Ciężko to opisać. Okay, no po prostu, po prostu ten feeling jest taki tak, inny. Bardziej nie. mi się podoba. To troszeczkę jak cykasz z Sigmą 35 piątką no i cykasz zwykłą sonowską, znaczy no tą piątką i plastyka szkła jest ma... taka w Sigmie wiesz, od razu akceptowalna. I... Plastyka to jest ogólnie śmieszne słowo, tak. bo niektórzy tak nie wiedzą jest. do końca o co chodzi albo nie ma czegoś takiego, i nie? I wiesz, nie ma czegoś takiego, aczkolwiek jak ja cykam na co dzień 35 piątką jednosiem i wziąłem sobie na tam. A Sony? Tak. Okej, okay. to, to ja jest... mam Marta, więc dalej na Sigmie lecę. No tak, i wziąłem sobie na jedno iwencik od kolegi, który też tam był, on używał innego szkła. i Wziąłem jego 35 i obrabiałem zdjęcia z mojej i jego, od razu widziałem, które są które. No nie? Tak. Tak, ale to jest niesamowite, że niby to samo szkło, to mhm. samo światło, a jednak nie, jest zupełnie widać inaczej. Jest zupełnie inny odbiór tych zdjęć już po wyeksportowaniu tylko z aparatu do, do programu. Znaczy, ja Ci powiem tak, że y, oczywiście jest to widoczne. Wiadomo, że jest to jeszcze bardziej widoczne pomiędzy danymi markami Sony, Canon. Y, chociaż so, powiem Ci szczerze, że jak ja się bałem kiedyś, bo pamiętasz, jak mm -hmm. rozmawialiśmy, ja tak. cię zamawiałem na Canona, to ci powiem, że y, dzisiaj Sony jest y, fajnym obrazkiem. Bardzo fajnym. Tak. I mm. chyba wydaje mi się, że ta trójka już miała ten fajny obrazek, tylko ja jeszcze wtedy mentalnie byłem wiesz, mm -hmm. y, Canon tak. Over ciężko się przestawić ja miałem podobną problem przejść z tego Nikon'a który w zupełności też wystarczał do robienia jakichkolwiek zdjęć które robię teraz czy light painting właśnie wracając do tego light paintingu i sprzętu każdy myśli żeby robić light painting to jest musisz mieć super sprzęt a tak naprawdę wystarczy podstawowy aparat który ma możliwość ustawienia własnego czasu naświetlania Czyli bulpa tak zwanego, tak. nie? Albo, tak, albo te tam czasy. 30 sekund. Tak. Czasem wystarczy, nie? Mm -hmm. Jak dobrze pobiegasz, to 30 sekund ci wystarczy. Ja robię 5-6 sekundowe. No właśnie, no ale to, to wiesz, pewnie zależy to już jest też od. Sprawa i warunków, nie? które są panują na Twoim lokacji, gdzie robisz. No zdjęcie. dobrze, no to właśnie przejdźmy, bo właśnie chciałem Cię o to zapytać. Powiedzmy, że ogląda nas yy, Pan Jarek i Pan Jarek będzie robił zdjęcie teraz light pendingu swojego tam Ferrari. Tak. I on chciałby zacząć i zaczyna od aparatu na statywie, no bo to jest oczywiste. Podstawa. Y czy sugerowałbyś, nie wiem, y jeżeli chodzi o matrycę, y dla ciebie jest to jakaś różnica? Nie, bo szumić Żadne. nie będzie szumił, bo jest raczej długi czas i niski ISO. Matryca, jak ta matryca. Dalej, między matrycami są różnice takie, że jest albo mniejsze rozmycie tła, albo większe, jeżeli chodzi tam o APS-C albo mhm. full frame'a. I z reguły light painting robimy na mocno przymkniętych szkłach. No tak, no bo robimy. Więc nie ma znaczenia na... tak naprawdę, czy to jest jasne, czy ciemne szkło. Ewentualnie pierwszą fotę chyba można zrobić na trochę jaśniej, nie? Masz, mam na myśli tu przysłonę. Można, aczkolwiek czasami potem wychodzi taki nienaturalny luk, że hmm, to auto jest całkiem ostre, tak całkiem ostre, mhm, a, a, a od razu nieostrze. już to wszystko zaraz za autem, gdzie powinno być minimalnie jeszcze, powiedzmy, też jeszcze ostrzejsze niż cały background, yy, robi się... Czyli nie aż taka płytka głębia. Tak, Czyli dlatego ja raczej trzymam powiedzieć... się tego, że tło odpowiada, yy, przy, znaczy przysłona przy, odpowiada całemu obrazkowi jednolicie. Czyli można powiedzieć, że w przypadku light paintingu nie trzeba się pchać w obiektyw za 20 Dokładnie. koła, tylko na Podstawowe przykład tam za 3 koła nawet. To jest nawet. właśnie całe piękno w light Paintingu, które, za które ja tą technikę tak pokochałem. No tak, czyli F4 tak naprawdę, tak, super F4, się F8, wszystko tak. Ta, tak naprawdę możesz skorzystać z każdego sprzętu, który da ci tą możliwość, że zrobisz zdjęcie z długimi czasami. Czyli mamy tak, lampę, powiedzmy lampę, coś staty. na zasadzie tak. mamy tam Kati tak? tak? Mamy aparat, statyw, obiektyw taki, tak jak mówisz. Prosty, no bo da, ognis, ogniskowa nie oszukujemy się, to w zależności od tego, co chcemy robić. Dokładnie. Ja pamiętam, że robiliśmy nawet dla zabawy tam na 200 mm, nie tak. I żeby fajnie jakby przybliżyć, przybliżyć sobie, sobie tło do tak. zdjęcia. To pamiętam, jest ciekawe. to były też urawie, gdzie na zdjęciu wyszły naprawdę takie blisko, duże i fajne i to jest też mega właśnie taki. Mam nadzieję w ogóle, że wrzu wrzucisz mi troszkę twoich zdjęć, to wrzucimy na przebitki, Oczywiście. żeby sobie mhm. pooglądali wszyscy. Natomiast powiedz mi, a coś jeszcze używasz? Bo wiem, że Oczywiście. z filtrami pracowałeś, i, a ja na przykład nigdy nie lubiłem, mhm. i może nie wynikało to z tego, że nie wiem, nie potrafiłem ich używać no bo to jest żadna filozofia, ale jakoś tak, nie wiem, z czego to wynikało. To czego używasz jeszcze? Ja oprócz tego, no wiadomo, filtr polaryzacyjny, którego używam do tego, że wycinał mi odblaski Szyb, często, no. często robimy zdjęcia w nocy w plenerze, gdzie jest ciemno, mamy bardzo dużo źródeł światła, które się odbijają na aucie i niektórzy nie stosują filtru polaryzacyjnego, co moim zdaniem jest trudniejsze potem, żeby osiągnąć clean look na aucie. Szczególnie jak chcesz na przykład zrobić, nie wiem, przez szybę fajny fotel. Tak. Żeby było ładnie widoczne, nie? Mm -hmm. A ty pamiętam, że to chyba były właśnie nasze też początki. Jak mnie tam podłuczałeś, i tak dalej, ja robiłem całe auto, a ty się robiłeś sobie detale i podświetlałeś jeszcze auto w środku. Tak, tak. I robiłeś tam ambienty do tak, aut, które nie miały ambientu. Dokładnie. No. I to jest taki fajny odbiór, bo jednak, no nie wiem, to zwraca taki y, przyjemny feedback w postaci, że wow, to auto naprawdę wygląda też interesująco w środku, nie? że tak ktoś chce zobaczyć, co tam jest. Ja oprócz y, podstawowego sprzętu do light paintingu używam świateł, które mi mogę generować własny własną taką scenę którą sobie wymyślę. Mhm. Ze stanów ściągnąłem sobie startupową taką tyczkę Dude 200 diod LED a pamiętam tak, to się nazywa pamiętam. Pixel Stick. Jeżeli ktoś będzie chciał niech sobie sprawdzi, to już nie jest produkowane. Można dostać tylko używkę ewentualnie, ale z reguły to ludzie trzymają, bo zabawa z tym jest fajna. To jest 200 diutlet, które odpowiadają 200 pikselom obrazka z Photoshopa, który można sobie dowolnie przystosować do danej sesji, na przykład jak robimy zdjęcia dla Ferrari albo dla kogokolwiek mm -hmm. wgrywamy sobie takie logo Ferrari i robimy przejście przy aucie z tym patykiem, który poszczególnie jak drukarka tramentowa linia po linii wyświetla nam to logo. Dziękuję Ci, że dotrwałeś do tego momentu, a to oznacza, że jesteś w połowie materiału i zachęcam Cię serdecznie do pozostawienia subskrypcji, do oceny na Spotify i do sprawdzenia 10% zniżki na wszystkie produkty Newella w sklepie Infoto.pl. Zapraszam do dalszej części rozmowy. Podcast zasila Marka Newell. Że tak z ciekawości zapytam, nie wiem, czy jest jakiś określony, nie wiem, ile masz przejść, nie wiem, do Pika, ma GPS-a, czy co. jest? To... właśnie, i to jest. Yy... To już wynikać musi z twojej praktyki. Okay. Musisz dostosować prędkość chodu do prędkości wyświetlania obrazka. Ale można to jakoś zdefiniować? Czy to jest można, raz i koniec? Tak, nie. Jest Aha. takie menu tego, do obsługi tego urządzonka. W którym można przyspieszyć, zwolnić, dać od lewej do prawej, od góry do dołu, żeby wyświetlane były. Skąd linie. Dokąd idziesz? Tak, Aha, czyli tak. można powiedzieć, że. Można, to, można na 16 mm zrobić flagę Polski. Można zrobić. I lecisz po całości. Możesz lecieć po całości, możesz ustawić nawet powtarzalność wzoru. Czyli A, możesz czyli zrobić. czyli się kilka i znowu flag, się zaczyna. Tak, okay. kilka flag, możesz zrobić naprawdę wszystko tam. Super. I własne projekty można tam też wrzucać? Wszystko wrzucać. I z tego, co wiem, to. I o śledzę fotografów z Polski, tylko jedna osoba. Ma coś takiego oprócz mnie. A, o proszę, tak? tak? Mm -hmm. I co, i nie, nie, nie bawisz się tym tak często? Yy... Bawię się, bo na początku pamiętam, że sporo Ostatnie tego Zdjęcia, widziałem. które robiłem dla Volkswagena od nas. Widziałem tego. Yy, ID Buzz. Okay, tak? No. To zdjęcie na parkingu wrzuciłem sobie z tym. Okej, okay, okay. To, 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 to na pewno pokażesz, więc zobaczycie o co chodzi. Super, to jest, to jest w ogóle wspaniała Można rzecz. robić tym kreatywne wzory, wgrywać przede wszystkim różne wzorki, które pod, dodane do ruchu tego patyka, mm -hmm. że tak go nazwę kolokwialnie, yy, spowodują to, że ten efekt będzie taki fajny rozmyty, pokręcony. Naprawdę można tylko, jak to mówią, Sky is the limit, co można stworzyć twoja wy... za pomocą tego. Możesz sobie sam po prostu dostosować i wymyślić. Um, a powiedz mi, um, no dobra, no to mamy co? Dodatkową lampę, mamy aparat, wszystko już wiemy. Coś jeszcze? Hmm. Żeby zacząć? Żeby no Interwałometr, jeszcze... powiedzmy w momencie, w którym nie, aparat nie. nie ma tego jeżeli budowane. Jest, jeżeli jest wyposażony aparat w nastawne czasy, te 30 sekund i tak dalej, to i też na pewno ma interwały. Dobra, to podpowiadamy, że dobrym też bajerem jest na przykład zdalny pilot, pilot. wyzwalania. Tak jest. Żeby nie podbierać do pewno aparatu. To tak, na pewno ułatwia pracę, aczkolwiek nie jest niezbędny. No nie, jest niezbędny, bo. Ale ułatwia dużo pracy, bo za każdym razem musisz podejść do aparatu i go dotykać to jest największym minusem, gdzie przy, okay. przy stokowaniu zdjęć, mm -hmm. niestety każde podejście do aparatu i wyzwalanie migawki jest, y może powodować mikroruchy, które no, Photoshop może z z wystabilizować do siebie, znaczy się wyrównać, mm -hmm. aczkolwiek czasami ma z tym problem. To ja tylko dodam, bo miałem sam taką sytuację, że nie, do nie dotknąłem, ale wiatr dotknął. Mm -hmm. I też miałem przesunięte zdjęcia i po prostu szału można dostać, jak czasem wiatr właśnie zawieje. Dobór często też jest ważny, bo na przykład tam, gdzie robiliśmy zdjęcia z żurawiami, mm -hmm. jest y, takie coś, na co nikt nie zwraca uwagi, Chyba ale wiem, podczas chodzenia mm -hmm, rusza tak. się y, jakby ta podłoga parkingu. To tak. są minimalne ruchy, aczkolwiek wielokrotnie na zdjęciach niestety je widać i... Ciężko, potem masz 10 zdjęć, które musisz połączyć w jedno, i okazuje się, że każde musisz indywidualnie wyrównywać. Mm -hmm. No właśnie, właśnie to jest, to, jest, to jest męczarnia, jak się potem, nie, nie daj Boże, nie dopatrzy, i potem tak. przychodzisz do domu zadowolony i masz na przykład pierwsze, drugie, czwarte, piąte zdjęcie, a potem dopiero siódme jest ok, a szóste jest przesunięte. i po prostu... A na tak. szóstym na przykład, nie wiem, oświetliłeś ważne felgi. Jest, tak, ważne, I co teraz? ważny punkt. No i jest problem. No. Trzeba kombinować wtedy i próbować ustawiać to ręcznie, bo sam program tego nie zrobi. No dobra, ale właśnie po zrobieniu zdjęcia, no to jest jakby początek przygody, bo tak naprawdę no nie, chcę, ten... nie chcę powiedzieć, że, że to jest proste zrobienie samego zdjęcia, bo nie jest. No, trzeba wiedzieć, gdzie, jak poprowadzić tą lampę no i tak. tak dalej. Ale jak już mamy te podstawy, że uda nam się zrobić to zdjęcie, to cała magia zaczyna się dopiero od no komputerem. I... Powiedz mi dwa słowa, bo żeby, żeby jakby każdy miał jasność, jak to działa. Bo tak mamy zrobione powiedzmy, 8, 10, 12 zdjęć na jedno auto. Tak. Tak, nie skłamie. To nie. jest. Okay? wszystko zależy od koloru, jaki fotografujemy. Ciemne kolory mają tyle ekspozycji, ile mówisz. Jasne kolory można załatwić dwiema trzema. Okej, okay. nawet. Tak. Jeżeli no ale to w twoim chodzić. przypadku, tak. no właśnie. Ja pamiętam, że też w którymś momencie to już dochodziłem do takiego momentu, że potrafiłem sobie pach, 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 już zrobione i jeszcze właśnie po kolorze też wiedziałem. I dobrze, czyli mamy te zdjęcia w programie wszystkim znanym Photoshop, najlepiej Jest. stakujemy wszystkie foty i na zasadzie mask tak. jakby wyciągamy sobie z bazowego zdjęcia. I trybu zdjęcia mieszania te. jaśni. Jaśniej, to jest tak. klucz do tego, żeby w ogóle zacząć łączyć te zdjęcia. Ten tryb powoduje to, że na nasze bazowe zdjęcie, które zrobiliśmy, wszystkie zdjęcia ze światłem, które wiadomo są jaśniejsze, bo są ze światłem, mhm. na, na zdjęcie następne, które nakładamy, wchodzi tylko to, co oświetliliśmy. Tak. To jest klucz mhm. całej tej metody. Bez tego się da połączyć to, ale mocno się narobimy. Czyli najnormalniej w świecie potem po prostu sobie gumkujemy to, co tak, jest nam niepożądane. co jest nam niepotrzebne. Dobra, a powiedz mi właśnie, no bo tam się dzieje magia i ta magia pewnie wynika z tego, jak jesteś kreatywny, ile masz czasu, czy dobrze zrobione jest zdjęcie, co ci się spodobało albo co klient sobie zażyczył, a żeby do tego dojść, no to albo prób, kwestia prób i błędów, Albo tak naprawdę zrobienie jakichś szkoleń, kursów. Tak. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć, bo sam wspomniałeś na początku, że brałeś udział. Tak. I, i, i czy to były tylko z edycji, czy też z jakby samego malowania? To było na przykład jedno szkolenie, to było z malowania, czyli robimy zdjęcie. Mhm. Druga część szkolenia. A u kogo to było, pamiętasz? Arturnik. I to jest chłopak z Polski. Tak. To jest fotograf z Polski, który jest chyba takim fotografem, który, którego ja znam jako najdłużej działającego komercyjnie. Mm -hmm. Tak. I co? I, i głównie light painting. Yy, nie, różne metody robi, aczkolwiek yy, częściej chyba strobing u niego właśnie. Okej, okay. i tam u niego byłeś na, na, na szkoleniu? Na szkoleniu, tak. Właśnie z malowania, mm. yy, zarówno i na. Tam model. było i malowanie i strobing troszeczkę połączone. Mm -hmm. Tak, I że Było edycja, powiedziane o też. tym. Tak, jest edycja. I co warto? Yy, zawsze warto. Zawsze uważam, warto. że z każdego szkolenia, nawet jeżeli Twoja wiedza, gdzie ja poszedłem naprawdę, z, uważam, ogromną wiedzą na ten temat, gdzie to, o czym on mówił, było dla mnie jasne i klarowne, i tak wyciągnąłem pewne kruczki, które takie są gdzieś, z których mógłbym sam nie dojść. Mhm. Mm bo, no mówię, to, yy, to jest taki, powiedzmy, szeroko pojęty workflow, gdzie yy, czujemy, że coś jest ok, a coś jest nie ok. Każdy ma inne i każdy uzna, że to jest ok, a inni powiedzą, że to nie jest ok i jego to nie będzie interesowało. Dlatego mówię, każde szkolenie powoduje to, że jesteśmy w stanie dowiedzieć się o to, czy to będzie dla nas, czy to nie będzie dla nas, mhm. oprócz wiedzy. Okej, okay. i to jest jedyne szkolenie, jakie przyszedłeś, czy coś tam jeszcze? Y, Online-owe szkolenia. Y, nie wiem czy tutaj podawać, czy no nie podajemy, podawać. No, a ty, no to... Ja nie mam z tym problemu. Y, nie wiem, czy to jest jeszcze dostępne moim guru fotograficznym, którego naprawdę od lat obserwuję i. Jest... kciuki, że powiesz to nazwisko, o którym myślę, no dajesz. Nie wiem, Pepper no. Jandel. A to nie. 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 Wiesz co, ale to nie jest polskie. Nie. No właśnie. A ja myślałem o polskim chłopaku, który robi fajne foty, którego zresztą poznałem dzięki tobie też. Te szkoli? I poznaliśmy się na miejscu i A, szkoli z ma... yy, z Rytuszu po prostu. Mat? Mat Musielak. Tak, pozdrawiam. Miałem jedną yy, lekcję też u Mata. Ja też miałem i to chyba nawet nie jedną i, i powiem szczerze, że yy, to mi wiele pomogło, bo u mnie Przede też popchnęło wszystkim... mgiełki. Właśnie, chciałem powiedzieć. <laughs> mgiełki ja też od razu poruszyłem mgiełki z nim i, i naprawdę fajnie to Za każdym razem my spotykam Mata na każdej imprezie Alt Race, także mamy chwilę. On jest że... chyba nawet z Wrocławia, Tak, więc mamy to, chwilę, żeby tak, zamienić słówko. Na targach w Poznaniu też go spotkałem, więc y, gdzieś tam nasze drogi się splatają i no. Dużo wniósł do mojego workflow, więc y, mówię: każda możliwość skorzystania z czyjejś wiedzy to jest na on, on ma niesamowite doświadczenie, właśnie graficzne, tak. bo on robi tak, kosmos tak, tak, on robi kosmos fachowcem. po prostu ze zdjęcia, ktoś wysyła mu i on robi y, kalendarze do tak, tam tak. wielkich marek, tam Mercedesa, Mercedesa i tak robię. dalej. warto zerknąć, y, zobaczyć, jak to wygląda, bo robienie zdjęć to jest jedna, postprodukcja no to jest druga w ogóle Strona medalu. Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach to tak naprawdę tu mówię, no, te mid-journey czy coś, tak. to, to już w ogóle jest mhm. września, nie? Jest. A powiedz mi, no, bo tak, kursy, kursami, ale jeżeli chodzi o samą fotografię, no to inspirujesz się, tak jak sam powiedziałeś, niektórymi osobami, ale co według ciebie czyni dobrą fotografię motoryzacyjną, że no po prostu, że jest. Patrzysz na takie zdjęcie i mówisz: OK, to jest doskonałe. Jest wszystko odhaczone, wszystkie punkty, które, mm -hmm. które powinny być spełnione według Ciebie. Według mnie, bo ja zawsze uważałem, że moje kadry nie są do końca takie, jakbym chciał, żeby były. Bo ja jestem mm -hmm. takim samoukiem. Wszystkiego się nauczyłem, nie mam zmysłu artysty. To już Ci kiedyś mówiłem, że jeżeli chodzi. A no, o... ja Ci mówiłem, mówiłem za każdym razem, że gadasz głupoty. A czasami. Wydaje mi się, że pewne osoby mają i czują to po prostu, jak zrobić to zdjęcie, żeby wyglądało atrakcyjnie. Ja muszę to wszystko się powiedzmy, męczę się i robię bezpieczne kadry, gdzie przeczytałem yy, parę poradników, byłem na paru szkoleniach, gdzie ustawia się tak, żeby auto było jak najatrakcyjniej pokazane na tym zdjęciu. Mhm. Yy, no wydaje mi się, że ja, ja będę się trzymał swojego i uważam, że dla mnie fajne foty. To są te, które lubię robić najbardziej, które sprawiają tą, ten uśmiech na twarzy. No, to jest ten light painting, i każdy może robić zdjęcia w dzień i tych fotografów jest najwięcej. Ale żeby przejść tą drogę, którą ja przeszedłem, że zrobić dobre zdjęcia nocne, to już jest naprawdę yy, kawałek czasu poświęconego na to, żeby osiągnąć taki poziom, żeby robić to w taki sposób, jak ja to robię. Łatwo jest pozyskać komercję na taką fotografię, Twoim zdaniem? I tak, i nie. I tak, dlatego że wszystkim podobają się te zdjęcia, więc są chętni. Okej, okay. ale jak przychodzi do płacenia? Ale to... jak przychodzi do płacenia, to Tobie się nie chce poświęcić tyle czasu na sesję za takie pieniądze. Okej. Okay. I Czyli... nikt tego nie rozumie, nikt nie chce tego zrozumieć, bo uważają, że. Ja, moja praca polega na tym, że wcisnę guzik. Czyli porządna, sensowna firma, która rozumie jakby zakres usługi tak. no to. Z takimi tu firmami nie ma się trzymam. Za co też serdecznie im dziękuję, za to, że mnie wspierają, bo nie ukrywam, że gdyby nie oni, no to też by było, było mi trochę trudniej, bo jednak ten sprzęt, wszystkie obiektywy, to wszystko każdy wie, ile kosztuje. To nie jest tak, że, że to wszystko przychodzi łatwo. Okej, okay, okej. Okay. No. no to życzę Ci jak najwięcej takich klientów. A powiedz mi, ym, czyli tak naprawdę, według Ciebie, zdjęcie idealne to jest takie, które jest po prostu dopieszczone. Tak. Czyli dokładnie na zoomie, tam 600%, przejechana każda no, część auta. To jest zdjęcie idealne, ale w praktyce nigdy nie masz na to czasu. Okay. W praktyce robisz zdjęcia się na... i wiesz, że pewnych rzeczy klient w ogóle nie zobaczy. Uh -huh. Bo ty to zobaczysz, bo ty jesteś perfekcjonistą, ty chcesz to zrobić jak najlepiej, ale czasami yy, poświęcisz czas, gdzie nikt i tak tego nie doceni. Więc okay. yy, ty musisz wiedzieć, kiedy dać yy, przy postprodukcji i robieniu zdjęcia, ile czasu poświęcić na to, żeby to zdjęcie wyglądało dla klienta ok. Okej, okay, a powiedz mi, a jakie jest twoje doświadczenie w ogóle z pierwszymi takimi autami, yy, powiedzmy nie dla Kowalskiego, mm -hmm. żeby zrobić im taką fotę i yy, nie wiem, pisałeś do, do salonów o prośbę o możliwość zrobienia zdjęć, czy... U mnie to się zaczęło tak, że yy, dostałem propozycję. Właśnie, w ogóle pamiętasz jakie było twoje pierwsze auto zrobione tą techniką? Mm. Tak, doskonale. Ja chyba wiem, twoje. Ale nie, znaczy się. Tą techniką pierwsze zdjęcie to było mojej żony firmowa Skoda Rapid. Okej, okay, no to prawie tak. twoje. No. Prawie moje, tak. I to było coś, co już widziałem, że jest, jest ok i chcę to iść tą drogą. Czy można powiedzieć, żeby byłeś jedną z... No nie chcę powiedzieć pierwszą, no bo pewnie nie, ale jedną z kilku osób, która robiła to w Polsce? Myślę, że nie. Myślę, że. Yy, że Bo było ja zobaczyłem, osobę, ale tą techniką, wtedy... aczkolwiek ciężko mi, ciężko nie przychodzi mi nikt do głowy. Mi też. Yy, aczkolwiek myślę, że Artur Nek był pierwszy. A to pewnie tak, no guru jakoś tak. musiało powstać, nie? Tak. Myślę, że to była pierwsza osoba i ten. A aczkolwiek ja uważam, że tutaj w trumieście to mogłem być taką osobą, która ten rynek gdzieś zdobyła tymi zdjęciami nocnymi. Myślę, że tak. Ja nie ukrywam, że zawsze robiłem je bardziej dla zabawy niż dla komercji i, i nikt tam nie robił. Odkąd robię zdjęcia tu na naszym terenie trójmiejskim, nie spotkałem się wcześniej z osobą, która używała tej techniki. Ja też. Ja też w ogóle. Bo ja byłem w ogóle zaskoczony. Ja pamiętam, jak ty zacząłeś parę robić tych zdjęć i wiesz, oszalałem. No ja tak samo. Jak robiłem pierwszy raz i widzi się te efekty, co się zrobiło, to. To właśnie albo się to pokocha, albo się po prostu no, powie, ale... że to jest za dużo roboty i dziękuję. Wcale nie jest tak dużo roboty, bo jak przychodzisz nie. do komputera i patrzysz sobie, że tak naprawdę zrobiłeś render, tak. Bo to tak wygląda, tak wygląda, że to naprawdę można oszaleć, a tym bardziej, że można zrobić to niskim kosztem, bo tak jak mówiłeś, nie trzeba mieć tam nie wiadomo jakich, yy, jakich sprzętów. A powiedz mi, no dobra, czyli yy, nie wiem, jest pan Kowalski, chciałby zrobić zdjęcie i co? Idzie na event. Kogoś prosi, pisze do, do, do salonów. Co, 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 jakbyś powiedział, jakbyś doradził. Ogólnie eventy rządzą się tymi prawami, że musisz wysłać zgłoszenie swoje jako media, żeby móc zacząć znaczy, robić to nich. To ja wiem, nich, ale to. wielokrotnie jakby u mnie przynajmniej by to była formalność. Mhm. A słyszałeś o tym, że komuś odmówili? Oczywiście. Tak? Mhm. Naprawdę? Oczywiście. No to, to, to chyba w to takim razie eventy, na takie mniejszej eventy trzeba się w takim razie wbijać. To, no, oh, trzeba zacząć od takich Albo na nawet otwarte. swoich swoich eventów pod nosem najlepiej. Jak ktoś chce zacząć w ogóle przygodę z fotografią, no to musi mieć modeli, żeby mieć modeli, no to musi pojawić się na pierwszym lepszym spocie, zlocie czy czymkolwiek zaproponować na darmowe maka. zdjęcia, bo mm. od tego każdy zaczyna. Bo przecież nie umiejąc robić zdjęć, trudno żądać jakiekolwiek pieniążki za to, tak? Jeżeli się czujesz na siłach, że Twoje zdjęcia są już wyglądają ok, no to wtedy możesz próbować pozyskiwać klientów takich prostych zdjęcia sprzedażowe. Od tego ja też przecież zacząłem i dalej mhm. to ciągnę. Uważam, że poświęcony czas na zdjęcia sprzedażowe, które wyglądają po prostu ostro, dobrze sprzedażowe i Sprzedażowe, tak dajmy od razu informację, że chodzi o zdjęcia po prostu nie wiem, na automoto, tak, czy tam. O ogłoszenie. No, no, no. Tak. Czyli wrzucasz jeden presecik swój ulubiony, który masz na kąpie od zawsze, tak. robisz eksport, zdjęcia dostaje klient tego samego. To dnia. ja od razu podpowiem, że ten rodzaj fotografii pozwala poznać auto i zobaczyć kąty widzenia, które są ciekawe po prostu. Bo czasem wystarczy kucnąć i auto zupełnie inaczej wygląda. Oczywiście, aczkolwiek miałem ostatnią sytuację, gdzie zrobiłem tak, jak miałem zlecone, zdjęcia po swojemu. Ja swoje kąty niskie lubię. Ja też. No. Tak klien... Jeszcze na 85 tak, czy tak, coś? Tak klient powiedział, że te kadry to on by nie pojechał w Polskę zobaczyć to auto mhm. z tymi kadrami. Co było dla mnie zaskoczeniem? Pierwszy raz, odkąd robię zdjęcia się spotkałem, że kadry z dołu są nie okej. Okay. No ale ilu klientów tyle różnych yy, oczekiwań i. No. Okay. I tak dalej. I powiedziałem, że dla mnie to nie ma problemu, że jest spotkać się jeszcze raz i dostrzelać zdjęcia sylwetki auta z innych kątów. Raz miałem taką sytuację, wiesz, że też robiłem zdjęcia właśnie sprzedażowe yy, i panu się nie spodobało, jak chyba mm, słońce padało. I przez to, że słońce padało, jakby tylko na część auta, to część auta wygląda na ciemniejszą, mm -hmm. a część jaśniejszą. I jakby z góry stwierdził, że to sugeruje lakierowanie. O rozumiem. No i stwierdziliśmy, że spotkamy się w takim razie na miejscu, gdzie jest jednolita ekspozycja. Choć ja uważałem, że wtedy jako wow, zdjęcie wyglądało tak, dobrze. No, ale no dokładnie. Nie oszukujmy się, wtedy miało to auto być sprzedane, a nie wyglądać nie, nie, ładnie. Dokładnie. No. Wielokrotnie też tak jest, że klient mi mówi wprost. Bez photoshopa, bez niczego zdjęcie prosto z puszki. Mhm. No ja tam zawsze i tak zawsze dziwne no troszkę, ja bo ja też, tam źle bym się czuł. Tak. No, a powiedz mi właśnie, jak już tak rozmawiamy sobie o takich historyjkach, masz jakąś fajną, specjalną historię, która się wydarzyła podczas robienia zdjęć? Jakąś anegdotkę, jakiś wyjazd, który dobrze zapamiętałeś? No ogólnie nie wiem, czy tak tutaj to jest dobre, żeby opowiadać, ale wiadomo, że eventy rządzą się swoimi prawami i... Są eventy, które jedziesz w całą Polskę i spotykasz się z ludźmi, powiedzmy, tam jeden raz, dwa razy w roku, gdzie wypijecie sobie delikatnie gdzieś tam małego drineczka i potem fotografujesz zdjęcia, auto metodą light paintingu i gdzie nie dotykasz statywu, a ty się musisz troszeczkę o niego podpierać. To są takie <laughs> rzeczy, gdzie y, zdarzały się i, i co Czyli najlepsze, to były jedne z lepszych fotek. Okej. Okay. <laughs> tak. A powiedz mi, bo ty miał, masz doświadczenie też, jeżeli chodzi o eventy, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Czy widzisz jakieś duże różnice między Polską, polskimi, a zagranicznymi eventami? Yy... Bo nie oszukujmy się, tak, żeby podać jakiś przykład, no to yy -y. mamy Genewę. Tak. tak, Genewa Targi to, to są też inne troszeczkę... Mm... Inna półka niż no, Ale mamy jeszcze typu... Goodwood, tak? Good tak? I na przykład, żeby było jakiekolwiek porównanie dla tych, którzy znają polską scenę motoryzacyjną, Ultrace, na przykład. tak no, i jakbyś to porównał? To są zupełnie trzy inne eventy, na które zupełnie inaczej trzeba się przygotować. Czyli nie ma tak naprawdę jeden do jednego jakiegoś, nie, który. Nie. Okay. I, eventy stricte, gdzie stoją auta y, na stadionie czyli ultra race, mhm. jest. Y, nie, znaczy, się, tak. Jest ogromna ilość ludzi, którzy przechodzą ci przez obiektyw, tak? Czyli. Długie y, czasy, no tak. Albo sobie robisz ND filtr i robisz zdjęcia. Albo 14 mm i stajesz przy samą. Tak. Al... <noise> no, z... Najlepsza, najlepszą tą opcją jest próba pozyskania akredytacji, co umożliwia wejście przed ludźmi, przed głównym otwarciem eventu, gdzie masz tylko auta. To ja chyba nawet nigdy nie skorzystałem z takiej opcji. Mm -hmm. Dalej wracając do tych trzech imprez, Goodwood, impreza jeżdżona. Część aut stoi na trawniku wokół tej prostej, która bierze, biegnie pod górkę troszeczkę na takie wzgór, wzgórze. Mhm. Mm, więc tam się przydaje zupełnie inna optyka, tak 70-200 albo nawet lepsze szkła i robisz głównie paningi i tak dalej. Mhm. Mhm. Część aut, które są wystawione na, na zewnątrz no to wiadomo, no to tak samo przez ludzi musisz się przebijać, ale głównie chodzi o to, żeby łapać to, co jeździ. Bo to jest cała idea takiego, że masz okazję zetknąć się z tym, jak te y, auta unikatowe, często warte naprawdę miliony Mkną sobie tą prostą i to nie spacerkiem, tylko na pełnej. Na, na gazie. pełnej, tak. Na pełnej, wiem o to chodzi. A Genewa, no to wiadomo, to są takie jak targi motoryzacyjne, wszystkie, dostęp do samochodów. Część jest troszkę odgrodzona, wiadomo, ta wyższa półka typu hiperkary, i Bugatti. To się przyda też troszkę dłuższa, ogniskowa i. Trudniejsze warunki, bo to jest zamknięte, dużo świateł sztucznych mm -hmm. odbijających się, czyli często podwójna ekspozycja z, polara, z filtrem CPL. Mm -hmm. Czyli Genewa, Goodwood to są zdjęcia bardziej reportażowe, a Ultrace ewentualnie jak dobrze trafisz, nie wiem, powiedzmy po zamknięciu już. Albo bardzo wcześnie rano, to jeszcze jakiś light painting wejdzie. Tak. W przypadku Altraysu możesz, mając akredytację, zostać nawet po, gdzie podświetlony jest piękny stadion i masz możliwość robienia light paintingu. Mam, znam, znam widziałem Twoje foty z tego. Tego nie zrobimy eventu. ani w Genewie, ani na Gududzie. No nie zrobiłem. Nie ma opcji. No tam tam nie, nie, nie wiem, musiałbyś chyba. Jesteś po prostu wrzucony w ten kocioł i musisz kościem. sobie radzić. Tak, tak. Jest, no. I albo się zgadzasz na warunki, albo nie. Eee, Marcin, ulubiona sesja, którą zrobiłeś? Taka, hmm. że wiesz, do dzisiaj ją pamiętasz i jest po prostu dla ciebie doskonała. Chyba nie mam jednej takiej ulubionej sesji. Wydaje mi się, że każda sesja jest gdzieś tam dla mnie w taki sposób znacząca, ale ostatnio właśnie robiłem Audi w salonie z malowaniem światłem Audi SkySphere, to jest koncept Audi pokazujący stylistykę w jaką stronę to będzie szło na przestrzeni lat i tam było też nowe Audi chyba 6 bodajże, też mhm. robiłem light painting i uważam, że całkiem fajne zdjęcia tam wyszły. Czyli tak naprawdę czasie. Nie, Także... niewiele ci trzeba, żebyś był zadowolony. Nie, nie. Każda sesja gdzieś tam jest ten, ten ID IDBUS, którego zrobiłem też. Ale on jest z... super. Zwykła parkingówka, gdzie ktoś by szukał jakichś super miejsc, gdzie by A, można to było. Też to też warto powiedzieć, że czasem naprawdę nie trzeba szukać nie wiadomo, jakiś taki. Tak, zwykły miejsc. parking ciemny zrobi robotę. Tak jest. A marzenie fotograficzne. Hmm. Dzwoni, nie wiem. Bill Gates mówi, hello, Marcin. Zrób mi zdjęcia auta? No zrób mi zdjęcia auta, jakiego chcesz na świecie, to ja, jedno, ja je kupię. Jedno mam już spełnione. No słucham. Miałem przyjemność, otrzymałem kontakt i możliwość, jeżeli mam ochotę oczywiście, zrobienia zdjęć Ferrari Enzo. Okej. Okay. 430 km, bodajże miało chyba tylko przebiegu. Mhm. Ale te I... zdjęcia już są zrobione? Tak. Okej. Okay wrócimy też będę je miał, dwie lokalizacje, trudne do malowania światłem, część zdjęć mam za dnia, część zdjęć z malowaniem światłem tam próbowałem, fotografów też było dużo, znaczy, więc nie miałem takiej tylko ja i samochód, mhm. aczkolwiek no, to jest najlepsze auto jakie fotografowałem w swojej karierze. I to było jedno, właśnie, faktycznie na liście, i się niechcący wydarzyło, że miałeś się zrobić? czy tak, okay. tak, od zawsze lubiłem MENCO, i no, ta informacja, że będzie możliwość w ogóle zrobienia zdjęć i A to zobaczyć, było jak to będzie. bezpośrednio do ciebie wiadomość, czy przy okazji jakiegoś tam właśnie zjazdu. Złapałeś to auto? Nie, to była bezpośrednio. Miałem jeszcze kilka innych zleceń. Kenigsek Agera R z F16, na którą nie udało mi się niestety dotrzeć, bo Ajeje. informacja była wieczoru o 21.00, a rano musiałem być na miejscu, gdzie miałem w swojej pracy niestety nie mam takiej możliwości, żeby rzucić wszystko i pędzerować sesję, bo jestem tam na takim stanowisku, które nie można mnie zastąpić tak o. Mhm. No i niestety ta sesja mi przepadła. Co, za co do tej pory sobie gdzieś tam żałuję, że może mogłem coś więcej zrobić, że się tam pojawić, aczkolwiek no. No, to by było też uważam, niezłe. Czyli to, to jest marzenie, które jeszcze i będzie do realizacji? Mam nadzieję kiedyś. Super. To tego ci na pewno życzę. Powiedz mi, jakie planszy, da, plany na dalszy rozwój? Jakieś dalekosiężne masz plany teraz na Dalekosiężne czas? nie. Trzymam się tego, gdzie czuję się dobrze, czyli tego light paintingu. I będę chciał rozszerzyć, jeżeli ktoś jest ciekawy, zobaczyć, co FDL technika. Mhm. To jest y, strobing połączony z ultra y, y, miękkim światłem. Z, przy, z, jakby robisz zdjęcie przez dwie blendy, przez ten, które daje mega. Mega okay. mało, małe źródło światła jest, więc tych nieraz fleszy musi być kilka zdjęć. I lampa musi być też mocna. Tak, ale, ale zdjęcia są po prostu, wyglądają, to jest taki fine art, że masz jakąś galerię sztuki, w dużym formacie sobie to powiesisz i wygląda kosmos. Zero refleksów, wszystko mięciutko, lampa wygląda po prostu, wszystko jakbyś wziął z jakiegoś, nie wiem, plakatu, to mhm. ciężko opisać. Zajubiście. I to będę próbował zgłębić. Podstawy mam. Statyw też jest potrzebny, oczywiście. Yy, lampę mam też. Mam Godoksa, więc. Yy, adla, tak, God, nie, Godoksa. Nie pamiętam. No ale go, to, to Godox samo. też jest tak. mm. Dobrze, to ostatnie pytanko, gdzie można znaleźć twoje zdjęcia, żeby cię poobserwować? <laughs> Moje zdjęcia to głównie social media, czyli Facebook, Instagram, otofotomoto. No i super. I wszystkich serdecznie zapraszamy. A ja tobie bardzo dziękuję za bardzo to, że dziękuję. miałeś czas wpaść, okay. pogadać, bo to super miła retrospekcja naszej tak. znajomości. Życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że spotkamy się na fotach, bo znowu zarzuciłeś wędkę. Tak jest. I będę musiał, kurde, robić zdjęcia teraz. Trzeba od czasu do czasu zrobić coś, powiedzmy, co sprawi radochę, nie? Jak się dużo tego robi, to można gdzieś tam się pogubić i stracić ten zapał, ale jak się wykona taką sesję, z której jest się zadowolony, to mówisz tak, to jest to. I gwarantuję, jeżeli ktoś z Was zabierze się za light painting to i te pierwsze zdjęcia pójdą już, że będzie widać, jak to fajnie może wyglądać, to potem to już leci samo. No to niech idzie samo, niech próbujcie, testujcie, bo warto. Bo jak zakochacie się, to nie będziecie robić już innych zdjęć. Gdyby ktoś chciał jakąś poradę, ewentualnie zawsze można do mnie napisać, Oj, coś podpowiem. Dziękujemy Ci bardzo i jeszcze raz do zobaczenia. Ja również na bardzo odcinku. dziękuję. Siema. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że po dzisiejszym materiale chętniej spróbujesz, jak robić zdjęcia w technice Light paintingu. Marcinowi serdecznie dziękuję za udział w moim odcinku. Was zachęcam do subskrypcji tego kanału, oceny na Spotify i koniecznie pamiętajcie o zniżce na produkty Newella, gdzie kod znajduje się w opisie. Do zobaczenia za tydzień, na razie.